Dzień dobry, witam serdecznie w nowym tygodniu, poniedziałek, 22 dzień marca. Startujemy z porannym przeglądem technicznym, zaczynając sobie od EURUSD tradycyjnie. Interwał jednogodzinowy i schemat bazujący tutaj na wewnętrznym, głębokim mierzeniu 786. Mierzenie, jakie zostało wykonane, to jest swing kształtowany w zasadzie od 9 marca do 11 marca, więc taki trzydniowy swing wzrostowy na głównej parze walutowej. Strefa odniesienia na początek to było 61,8, które dosyć mocno było testowane i z tego też pułapu 1,1893 został wygenerowany silny swing wzrostowy. Natomiast kolejne sesje, w zasadzie końcówka ubiegłego tygodnia, przynosi dosyć wyraźny popyt na amerykańskiego dolara. Notowania piątkowe low wyznaczają w okolicy 1,1872, zakończenie tygodnia nieco wyżej. Natomiast tutaj po otwarciu nowego tygodnia, dzisiaj w poniedziałek, ponownie gdzieś w tych rejonach tego 7,86 się obracamy. 1,1867 to jest dokładnie strefa popytowa, jaką wyznacza nam to głębokie wewnętrzne mierzenie. Obecnie 1,1890, a więc jesteśmy 20 kilka pipsów powyżej tej strefy wsparcia, jaka tutaj obowiązuje na głównej parze walutowej, jaka będzie obowiązywała przynajmniej podczas tej dzisiejszej sesji poniedziałkowej. Także układ do rozegrania na etku. Jeśli chodzi o rynek DAX-a, widzimy luka spadkowa, wcześniej wyznaczenie piątkowe nowego historycznego szczytu 14805. Jeśli mamy szukać teraz jakiegoś schematu korekcyjnego na DAX-ie, spróbujmy pomierzyć tą największą korektę spadkową. A w zasadzie tutaj jeszcze sprawdzimy ten swing, ale z tego co widzę, wydaje mi się, że on będzie mniejszy. Nie, a jednak tutaj mamy tą pierwszą korektę, mamy większą, także odkładamy to OB od wyznaczonego wierzchołka, w tym przypadku też maksimum historycznego w okolicy właśnie 14805. I tutaj powstaje nam fajna strefa techniczna wsparcia na niemieckim indeksie. Poziom cenowy 14425 punktów. Przede wszystkim potwierdzenie w postaci wierzchołka z 15 marca. Tutaj mieliśmy dynamiczne spadki i równie dynamiczne odbicie podczas popołudniowych notowań na niemieckim DAX-ie. To było dokładnie bodajże tydzień temu, właśnie też na sesji poniedziałkowej. Także dzisiaj otwarcie z luką spadkową 14550. No, trochę ponad 100 punktów nam brakuje do wypełnienia strefy technicznej tego, powiedzmy, lokalnego w miarę wsparcia. Także biorąc pod uwagę zasięgi na tym instrumencie, to spokojnie jest to układ na dzisiaj. Przechodzimy do kabla. Tutaj mamy szerokie schematy. Jeśli chodzi o kabla, wspominałem o układzie harmonicznym z szerokiej perspektywy, gdzie punkt B, prawdopodobny punkt B, to może być pułap właśnie 38,2 tych okolic 1,3820, 1,3800. Natomiast ta podbitka 1,4000 i potencjalny punkt C na razie nie został jakby stwierdzony z uwagi na to, że ta dolna podstawa prostokąta cały czas trzyma i dopiero wybicie dolnej podstawy prostokąta, czyli tego też overbalance, które wcześniej rozgrywaliśmy i wyznaczaliśmy, będzie potwierdzeniem tego scenariusza harmonicznego i tych dalszych spadków. Dopóki utrzymujemy się powyżej, nadal jeszcze ten scenariusz może być aktualizowany, może być w zasadzie anulowany również, bo tutaj jeszcze to wsparcie jak najbardziej trzyma i punktu C nie mamy potwierdzonego, więc spokojnie możemy jeszcze mieć dalsze wzrosty, oczywiście, biorąc pod uwagę to, że ta dolna podstawa 1 do 1 technicznie rozegrana i technicznie aktualna, nawet z tej profitami gdzieś w okolicy właśnie górnej podstawy, to jest też fajny schemat do rozegrywania właśnie tych równości korekcyjnych, więc trend wzrostowy jest utrzymywany, dopóki nie będzie oznaki wybicia dolnej podstawy, nadal jest nastawienie popytowe na kablu. Dolar jen, przechodzimy do ujka. Tu mamy schemat bardziej lokalny.
interwał jednogodzinowy. Bazowaliśmy na swingu z 10, 11, 12 marca. Zakończyło się to wierzchołkiem 109,36. Zrzucenie na wysokość 61,8. Ten poziom został tutaj tak naprawdę przehandlowany, nie jest już aktualny. Wcześniej podejście na 7,86. Tutaj mocno szarpane te notowania, jak sobie zobaczymy w ostatnim czasie. Więc myślę, że można z perspektywy nieco szerszej spojrzeć na ten rynek. Mam tutaj jedną koncepcję. Sprawdźmy sobie scenariusz z korektą pędzącą 1:1, bazując na tej korekcie z 9-10 marca. Bo te spadki w ostatnim czasie są pogłębiane, w dniu dzisiejszym również, więc myślę, że warto mieć punkt odniesienia w ramach struktury AB równa się CD. I taki poziom wsparcia, jeśli chodzi o dolar jena, to jest poziom cenowy 108,43-44, a więc powiedzmy 30, niecałe 30 pipsów, tak, od obecnej wyceny, od wyceny, którą obecnie widzimy na ujku, także spokojnie też układ, mimo że interwał, no może tu mamy akurat dwugodzinowy, nie jest jakiś szeroki, a więc spokojnie scenariusz na dzisiejszą sesję na ujka. Myślę, że ta zmienność przede wszystkim na sesji amerykańskiej wyraźnie wzrośnie, więc wtedy też będzie to time frame szczególnie atrakcyjny na tej parze walutowej dzisiaj.